Witam Państwa w części pierwszej, przygotowanie danych do metaanalizy. Jest to część wstępna. W kolejnych częściach omówię, w jaki sposób wykonywać metaanalizę. Metaanaliza jest analizą na podstawie innych analiz, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie danych, odpowiedni dobór prac, na podstawie których będziemy mogli wykonać metaanalizę i odpowiedni dobór miar, na podstawie których taką analizę będzie można przeprowadzić. W momencie, kiedy decydujemy, czy daną pracę wybrać do metaanalizy, czy też nie, musimy wziąć pod uwagę wiele względów merytorycznych, w tym również względów statystycznych. Prace, które wybieramy, powinny charakteryzować się jedną wartością, najważniejszą dla nas wartością, która również będzie towarzyszyła całej metaanalizie i będzie wynikiem końcowym tej metaanalizy. Na przykład, jeśli zdecydowalibyśmy się porównywać dwie diety, porównywać poziom hemoglobiny osób będących na dwóch różnych dietach. Wyszukujemy prac na ten temat i w każdej z tych prac, którą chcielibyśmy wziąć do podsumowania metaanalizą, powinniśmy mieć ten jeden wspólny efekt. Jeśli mamy takie dwie grupy, to znaczy osoby będące na pierwszej diecie i osoby będące na drugiej diecie, to dla każdej z tych grup możemy na przykład wyliczyć średni poziom hemoglobiny, a na podstawie średniego poziomu hemoglobiny możemy wyliczyć różnicę pomiędzy pierwszą a drugą grupą, różnicę tych średnich. I tym efektem końcowym, tą jedną wartością, będzie wówczas różnica średnich. Takimi efektami końcowymi mogą być różne miary. Nie zawsze jest to różnica średnich, zależy to od typu wykonanego badania. Mogą to być ilorazy szans, relatywne ryzyka, ilorazy średnich. Bardzo dużo mamy takich miar, ale w momencie, kiedy decydujemy, co będzie wynikiem naszej metaanalizy, jeśli zdecydujemy, że będzie to na przykład różnica średnich, to w pracach, które dobieramy do metaanalizy, musimy zadbać o to, żeby również znalazła się ta różnica średnich, a jeśli nie ma tam różnicy średnich, to żeby znalazły się tam miary, na podstawie których możemy tą różnicę średnich wyznaczyć. Takie wielkości, które pochodzą z kolejnych prac, tutaj na tym wykresie mogłyby zostać zobrazowane tymi słupkami. Wielkość tej różnicy to wysokość danego słupka, natomiast ten wąs nad danym słupkiem to jest błąd danego efektu. I tutaj dodatkowa rzecz, która jest konieczna w przypadku przygotowania pracy do wykorzystania jej w metaanalizie, oprócz samego efektu końcowego, oprócz na przykład tej różnicy średnich, musimy znać błąd tej różnicy średnich, musimy znać błąd naszego efektu końcowego. Taki błąd może być wprost podany w pracy, a jeśli nie jest podany wprost w pracy, to powinien być możliwy do wyliczenia na bazie takiej pracy. Błąd jest niezmiernie ważny po to, żebyśmy wiedzieli, na ile miarodajny jest ten wynik, który uzyskaliśmy, na ile miarodajna jest dana średnia. Tutaj, jeśli na przykład spojrzymy na drugi słupek, który obarczony jest dość dużym błędem, z tego badania możemy wnioskować, że ta prawdziwa różnica średnich może być taka wysoka jak ten właśnie słupek, ale może być równie dobrze dużo wyższa, nawet dochodzić do tej górnej granicy. W związku z tym ciężko byłoby ufać takiemu badaniu, które jest obarczone dość dużym błędem. W tym błędzie również kryje się liczność, no, która jest kolejnym ważnym elementem w pracy, którą chcemy włączyć do metaanalizy. Więc te trzy główne informacje powinniśmy zebrać: efekt końcowy, błąd tego efektu, no i wiedzieć, jak liczne jest dane badanie. Efekt końcowy wybieramy już na początku, kiedy przygotowujemy dane do metaanalizy, bo już wtedy musimy wiedzieć, jakim efektem będziemy podsumowywać nasze dane. Takim efektem może być różnica wartości średnich w badaniu w porównaniu dwóch grup niezależnych, tak jak w podanym przeze mnie przed chwilą przykładzie dotyczącym poziomu hemoglobiny. Może też być to różnica dwóch wartości średnich, ale w badaniu zależnym. Jeśli taki poziom hemoglobiny badalibyśmy przed zastosowaniem diety i po zastosowaniu diety, wówczas byłby to
inny model badania, ale wyznaczany byłby efekt różnicy średnich. Jeszcze innym efektem jest efekt D. Cohena albo G. Hedgesa. Te dwa efekty są pewnymi uogólnieniami, do których sprowadza się inne efekty badań. Stosowane są stosunkowo rzadko, ale pozwalają na podsumowanie różnych skal. Możemy zarówno różnice średnich sprowadzić do tych efektów, jak też ilorazy szans. Są to standaryzowane efekty końcowe. Standaryzowane to znaczy podzielone przez wariancję wewnętrzną wspólną dla podsumowanych grup. Kolejnym często wykorzystywanym efektem jest iloraz średnich, wykorzystywany w sytuacji, kiedy interesuje nas nie różnica pomiędzy uzyskanymi średnimi, ale ich wzajemny stosunek. Kolejną miarą jest iloraz szans. Iloraz szans, podobnie jak relatywne ryzyko czy różnica ryzyk, stosowane są w sytuacji badania, w którym mamy zbudowaną tabelę. Mamy dwie grupy osób. Najczęściej są to osoby chore i osoby zdrowe. Osoby chore, na przykład osoby chorujące na nowotwór płuc, osoby zdrowe, na przykład bez tego nowotworu. I chcemy sprawdzić jakiś czynnik ryzyka. Czy dany czynnik jest czynnikiem ryzyka? Na przykład tym czynnikiem mogłoby być palenie papierosów. Czy ryzyko zachorowania jest większe w grupie palących niż w grupie niepalących? I tutaj w zależności od tego, w jaki sposób są przeprowadzone badania, czy to są badania przypadek kontrola, czy to są badania prospektywne, retrospektywne, kohortowe, randomizowane, w zależności od wielu tych czynników należy wybrać odpowiednią miarę i taka miara może stanowić podsumowanie całego badania końcowego, a jeśli będzie stanowiła podsumowanie całej naszej końcowej metaanalizy, powinna być również możliwa do wyliczenia na podstawie tych badań, które chcemy włączyć do metaanalizy. Innym efektem końcowym może być współczynnik Pearsona. Jest to współczynnik korelacji liniowej, współczynnik związku liniowego pomiędzy dwiema cechami, na przykład pomiędzy poziomem hemoglobiny a wiekiem pacjentów. Jeszcze jedną wartością, jaką możemy podsumować, korzystając z metaanalizy, jest wielkość pola pod krzywą ROG. Krzywa ROG wyznaczana w celu sprawdzenia, czy dany parametr jest dobrym parametrem diagnostycznym. W toku wyznaczania takiej krzywej wyliczane jest jej pole. Jeśli w konkretnych badaniach mamy takie pola podane, to badania te możemy włączyć do metaanalizy i podsumować uzyskane pola jednym wspólnym efektem. I ostatnia wartość jest to proporcja. Proporcja, czyli pewien współczynnik, który możemy ostatecznie podsumować jednym wspólnym efektem, jedną wspólną proporcją. Nadeszła pora, żeby praktycznie wprowadzić dane do metaanalizy. W tym celu wykorzystamy program PQStat. Weźmiemy nowy, pusty arkusz programu. Udamy się dalej do menu Statystyki zaawansowane, metaanaliza i przygotowanie danych. W przygotowaniu danych wykorzystujemy lewą część otwartego okna. Na początku powinniśmy podać nazwę badania. Tutaj mamy wpisaną nazwę badanie 1. Ja przy tej nazwie pozostanę, jednak najczęściej jako nazwę podaje się nazwiska autorów oraz rok, w którym taka praca naukowa została opublikowana. Dalej powinniśmy wybrać rodzaj badania. Tutaj mamy średnie niezależne. Ten rodzaj badania mógłby zostać wybrany dla podanego przeze mnie przykładu, kiedy mamy osoby stosujące dietę A i osoby stosujące dietę B i dla tych dwóch grup wyliczane są średnie. Te dwie grupy są niezależne, a zatem średnie są niezależne. Jak widzimy, mamy do wyboru więcej możliwości. Możemy mieć do czynienia ze średnimi zależnymi, średnią względem zadanej wartości, średnią, którą chcemy podsumować, tabele, w których mamy do wyboru głównie iloraz szans, relatywne ryzyko czy różnice ryzyk, korelację liniową Pearsona, pole pod krzywą ROG i wielkość proporcji. Ja wybiorę średnie niezależne. Dalej powinnam wskazać miary, jakie występują w badaniu. Dla średnich niezależnych
Możemy mieć do czynienia z różnymi miarami, które takie średnie niezależne mogą podsumowywać. Mogą być po prostu podane dwie średnie wraz z odchyleniami, tak jak jest wskazane w tej chwili. Wówczas takie średnie należy tutaj wprowadzić. Ja wprowadzę te średnie, na przykład jedna średnia wynosi 10, druga 9, jedno odchylenie 2, drugie odchylenie dla drugiej grupy też 2, albo może nie wiem, 1,9. Liczność jednej grupy 67, drugiej 45. Ważna jest również informacja o tym, czy odchylenia są istotnie różne czy równe. Na podstawie pracy, którą chcemy tutaj wprowadzić, powinniśmy również tą informację posiadać. Zakładam, że w danej pracy informacje mamy, że odchylenia są równe, stąd możemy wprowadzić pracę do okna z prawej strony. Zanim jednak to zrobię, najważniejszy krok, ponieważ muszę wybrać efekt końcowy badania. Ten efekt końcowy badania, który wybiorę w tej chwili, będzie efektem końcowym tego badania oraz innych badań, które będę chciała poddać metaanalizie. Więc w momencie, kiedy wprowadzam pierwsze badanie, podejmuję decyzję o tym, w jaki sposób będę podsumowywała również inne badania. Do wyboru w tej chwili mamy różnicę średnich, wartość de Cohena, Gehrigesa oraz iloraz średnich. Ja pozostanę przy różnicy średnich i dokonam odpowiednich obliczeń. W rezultacie mam tutaj z prawej strony nazwę badania, liczność, czyli dwie grupy złączone, to jest moja wspólna liczność, uzyskana różnica pomiędzy średnimi, jedna średnia wynosiła 10, druga 9, oraz błąd standardowy tej różnicy. Czyli tu jest mój uzyskany efekt, zdecydowałam się, że różnica średnich będzie efektem i to jest błąd tej różnicy. Widzimy, że w tej chwili efekt końcowy badania został już zablokowany, nie mogę go zmieniać, będę wprowadzała badanie drugie. W badaniu drugim też mam do czynienia z średnimi niezależnymi, ale załóżmy, że w badaniu drugim nie podano średnich i odchyleń, ale podano na przykład różnicę tych dwóch średnich razem z błędem. Niech różnica między średnimi wynosi 1,5. Błąd tej różnicy niech wynosi 0,2, a liczność grupy niech wynosi na przykład 80. I dodam moją grupę do kolejnego, jako kolejny wiersz w badaniu. Następnie kolejne badanie, badanie 3. Przypuśćmy, że w kolejnym badaniu nie ma informacji o tym, jaka jest różnica, nie ma też informacji o średniej z odchyleniami, ale podano na przykład podano dwie średnie i ich błędy standardowe. Jedna średnia na przykład niech wynosi 11, druga średnia niech wynosi 10, błąd standardowy niech wynosi 1,5, tutaj może zostać 1,9, 89, 67, odchylenia standardowe na przykład różne i tak dalej. W ten sposób wprowadzamy kolejne badania do metaanalizy po to, aby znalazły się w arkuszu. Poprzez przycisk OK umieszczam badania w momencie, kiedy stwierdzam, że wszystkie badania zostały wprowadzone. W ten sposób przygotowałam dane po to, żeby można było poddać je właściwej metaanalizie i aby można było przygotowane przeze mnie badania podsumować jednym wspólnym efektem, którym będzie właśnie różnica średnich, tak samo jak różnica średnich była efektem podsumowującym dla kolejnych badań. Przejdźmy jeszcze raz do przygotowania danych do metaanalizy po to, żeby przygotować dane do kolejnej, zupełnie innej metaanalizy, tym razem opartej na tabeli. Przygotowujemy badanie pierwsze. Załóżmy, że w badaniu pierwszym podana została informacja zawarta w tabeli, czy możliwa do wpisania poprzez tabelę. Niech to będą osoby chorujące na nowotwór płuc, osoby zdrowe, palące i niepalące, czyli w grupie narażonych, gdzie wystąpiło zdarzenie, jest to grupa, która pali i występuje u nich nowotwór płuc. Załóżmy, że jest ich na przykład 40. Dalej mamy osoby narażone, brak zdarzenia, czyli osoby palące, u których nie wystąpił nowotwór. Przypuśćmy, że mamy ich 35. Osoby nienarażone, u których wystąpiło zdarzenie. Osoby niepalące, u których wystąpiło zdarzenie, niech ich będzie 30. I osoby
nienarażone, u których mamy brak zdarzenia, czyli osoby niepalące, u których nie wystąpił nowotwór, niech ich będzie 46. Dalej wybieramy efekt końcowy. Tym efektem końcowym może być iloraz szans, relatywne ryzyko, różnica ryzyk, Cohen albo Hedges, w zależności od tego, w jaki sposób takie badanie było przygotowane. Taką miarą możemy podsumować. Ja wybiorę dla nas iloraz szans i przenoszę badanie do okna z prawej strony. Widzę liczność w badaniu, czyli zsumowaną liczność. Został wyliczony iloraz szans wraz z błędem zlogarytmowanego ilorazu. W kolejnym badaniu, które nazwiemy badanie 2, przypuśćmy, że tym razem nie mamy podanej tabeli, ale podany jest iloraz szans wraz z przedziałem ufności. Taki iloraz może wynosić np. 0,9, liczność grupy może zostać 35, a przedział ufności od 0,7 do 1,3. I z prawej strony znajdujemy wynik naszego przeliczenia. Wyliczony dla nas został błąd tego ilorazu. Tym razem wybierzemy wartość de Cohena. Przypuśćmy, że wynosi ona 0,9. Błąd standardowy tej wielkości niech wyniesie, może być 0,7. Zostańmy przy liczności 78. I w ten sposób wyliczamy iloraz szans na bazie danych, które zostały dla tabeli przedstawione poprzez wartość de Cohena razem z błędem. I na tej podstawie wprowadzamy kolejne badania, które następnie podsumowujemy przyciskiem OK. Mamy te badania w arkuszu i możemy przystąpić do wykonywania metaanalizy, gdzie efektem końcowym tej metaanalizy, podobnie jak przygotowanych przez nas badań, będzie iloraz szans. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji, w których pokażę, w jaki sposób możemy wykonać metaanalizę.